Siema, jestem Marek, witam na filmie. Słuchajcie, kamerzysta ma niesprawną nogę, dokładnie prawą nogę, tutaj w kolanie, a tak naprawdę za niecały miesiąc odbędzie się jego walka. Dlatego zaraz przyjdzie tutaj trener, który będzie udawał, że trenuje go w taki sposób, żeby nie zrobić mu krzywdy. A tak naprawdę zrobimy wszystko, żeby ta noga mu się zepsuła i żeby nie mógł stanąć. On może na tej nodze chodzić, ale musimy zrobić tak, że jak będzie chciał wyjść do tej walki, to będzie musiał na kulach chodzić. A na wózku lepiej może, żeby wyjść. Nie, to nie interesuje. Ja nie pozwolę na to, żeby on miał chociaż najmniejsze szanse w tej walce. On ma to przegrać. No, chyba się zgodzisz, no, nie? Ja się z tym zgodzę i też chciałbym doprowadzić do tego, żeby po prostu był jego upadek na widoku całej Polski. No dokładnie, dokładnie. Ten upadek był widoczny, a najlepiej by było, jakby w ogóle do tej walki nie doszło. Nie, właśnie ma dojść i Kosakowski ma go tak skatować, żeby tak mu mordę obić, tą brzydką, żeby nie wiedział, co się dzieje. Należy mu się. Uważam, że mu się należy i uważam, że to będzie bardzo dobry pomysł. No ja się nie mogę doczekać. Co to jest w ogóle za trener? A, taki trener. Ja się z nim wstępnie dogadałem na to, że będzie udawać, że go trenuję w taki sposób, żeby mu nie uszkodzić nogi. A tak naprawdę, no wiesz, będziemy go kopać po nogach i tak dalej. Namówiłem tego trenera, żeby zrobić sparring. Ty będziesz robił sparring z kamerzystą, skopiłem mu tą nogę. On będzie myślał, że robi normalny trening, a tak naprawdę. No wróci do szpitala prawdopodobnie. Na to liczę. Także zapraszam do oglądania, subskrybujcie kanał. Czekamy na trenera. O, dobra, chyba przyszło. O, chyba. Już jest. Siema. Siemka. Słuchaj, trening z kamerzystą jest potrzebny. On ma za niecały miesiąc walkę z tym Kosakowskim. No i wiesz, on w ogóle nie trenuje. Dlatego byś zrobił z nim trening tutaj. Specjalnie ciebie tutaj prosimy, żebyś z nim zrobił trening, bo wiesz, on ma niesprawną nogę, tak? To trochę ryzykowne, bo wiesz, musi się regenerować. No ale on musi robić trening. No i no jak no, bez przygotowania? Bez przygotowania. Bez żadnego przygotowania. Znaczy inaczej, nam zależy na tym, żeby po prostu go mocno przygotować po prostu do tej walki. Dostaliśmy też wskazania od lekarza, żeby po prostu jednak tą nogę ćwiczyć, nie? Żeby chodził na żeby niej. Żeby normalnie kopał. Przyzwyczajał się do niej, do kopania, do kopnięć. No i on... Kopnięć? Tak. Dasz radę z nim zrobić taki trening? Możemy zrobić, no. No to słuchaj, to co? To zaraz załatwimy tego kamerzystę. No, no i wiesz, no, walka bez przygotowań nie ma sensu. My też chcemy dla niego dobrze. Tak, jak najbardziej, bo mimo wszystko uważam, że porządny trening zawsze jest przydatny. Niezależnie w jakiej sytuacji byśmy nie byli. No chcemy dla niego jak najlepiej. Dobra, ja zobaczę, gdzie jest ten śmieć. Musimy zobaczyć kamerzysta. Dobra, czekamy na niego. No dobra, to ściągnę buty, nie? Nie jest w łazience, ale... Drzwi są otwarte, więc nie wiem. Siema. Dawaj, rękawice i lecimy na dół trening robić. Co? No trening robić. Jaki trening? No Marek mówił, że trening normalnie robimy wszystko. Że lekarz kazał. Że co, że lekarz kazał trening mi robić? No tak. Stary, to ja na kulach jestem, no jak trening? Nie, to byś musiał zrobić no co ty, ja nie ma opcji nawet, że ja zrobię trening. Przecież ja tą nogę, to ja mam tak sprawny, że ja ledwo co chodzę. Nie, no przecież ja z nim gadałem, mówisz normalnie, że zalecenia od lekarza są, żebyś trening robił. No to ja sobie, stary, ja sobie z siebie robi, ja nie wiem, jeżeli ten, ja ci zapłacę za ten trening, w sensie, jeżeli on zechce rzeczywiście akurat przyjechać tutaj, żeby ze mną zrobić trening, ale to... No nie, no gadałem sobie z psią na dole, to mówi, że trening normalnie robimy, że zalecenia od lekarza. Stary, ale ja mam wyrwaną... Miałem to kolano. Byś widziałeś, sam widziałeś, jak miałem rozpierdolone no, kolano. Trening robiliśmy, no. No to jak ja mogę trenować? No przecież się zrobił. No nie wiem, no za miesiąc walka, w ogóle nic nie trenujesz, no kurde, no. No, naprawdę, miałem kolano przemieszczone tu. Lekarz powiedział, że mam leżeć najlepiej w łóżku, chodzić o kulach. Jeszcze 3 tygodnie o kulach, no możemy no, zrobić... 2 minuty temu z nim gadałem, no to kurde, no to co? To widocznie cię zrobił w k***a. Dawaj rękawice i robimy trening. Stary, ja ci mówię, że ja mam zalecenia od lekarza. Ja nie mogę, ta noga mi wyskoczy. Ci przysięgam na Boga, że ta noga mi wyskoczy i ja będę kaleką, k***a. Ja nie mogę trenować. No to nie wiem, ktoś mi w k***a. Ty czy Marek, k***a. No to Marek się robi k***a. No przysięgam ci... No ale no wyobrażasz sobie, że z chorą nogą... No ja rozumiem, no ale mówię, że masz takie zalecenia od lekarza. No dobra, nie, to idę do niego. No zrobił ci w... No dobra, to idę. Co ty na ten temat powiesz? Co, nie robicie treningu, czy ja? Kurwa, nie robię w... co? A ja nie robię. Jak? No nie może robić treningu, no jak? No nogę ma rozgrywać. A jak no, lekarz nie pozwala. No co, bo jest czy co? No nie, no nie może robić treningu, nie dawać siano za przyjazd, za trening, a tu nie będę śmigował. A nie zrobić z nim, serio? Nie, no nie, no nie będę z nim robił, bo rozwoju nogę ma. Ale tak nie można, jesteś jego trenerem, chyba musisz z nim zrobić trening. Ale no nie może, no damy ci 8 paczek za jeden trening? Nie, no to ty za 8 paczek, kurde. No dobrze, no przecież to zwykle mniej bierzesz. Nie, no za 8 paczek nie, na pewno. Ale musisz z nim zrobić jakieś tarcze. Co on tam siedzi i co on tam robi?
No już w toalecie jest, no co ono? Co w toalecie jest? Zaraz go stamtąd wyciągnę. Nie, w gotówce mogę ci dać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 1400? No to i tak jest mega dobra stawka jak za trening. No dobra, godzinę. No dobra. Zaraz się sam zrobię. Pół godziny przymykasz oko, robimy z nim sparring. Nogi mu zrobisz. To jest mu z nim zrobić? Nogi głównie ćwiczyć. Ale sparring też mam z nim zrobić? No tak, albo niech... Albo on niech z nim zrobi, albo ja, albo w sumie ty. No dobra, no, dobra. Powiem ci szczerze. No już jesteśmy dogadani, tak? No jest okej, okay, no. Jest okej. Okay. Chcemy rozwalić o no. Słuchaj, chcemy doprowadzić do tego... Należy mi się po prostu w porządny wpi***. No, to, że my, mu to nie jest żadna satysfakcja, bo nikt tego nie widzi. Chcemy to zrobić na oczach całej Polski, żeby każdy zobaczył w oktagonie, jak przegrywa. Należy mu się to już od dawna i ludzie tego chcą, ludzie tego potrzebują. I my, w obronie tych ludzi, chcemy doprowadzić do tego, żeby przy wszystkich tak, no, był jego upadek, tak? Jak leży, płacze i nie jest w stanie się podnieść na własnych nogach. Dlatego chcemy mu rozpierdolić nogę. Rozumiesz już, o co chodzi? Dogadani jesteśmy. O, idziemy po niego? Idziemy. Tak. Dobra. Ja on tutaj gdzieś jest, nie? Chyba nie wiem. O. Łukasz, dawaj na trening. Ja stary, mówiłem ci przecież, że nie mogę iść na trening. No jak, no dawaj, grasz po nocach, siedzisz, kurde, masz co na miesiąc walkę, trzeba trenować, no jak, no dawaj, no. No ale, stary, ja gadałem z lekarzem swoim i powiedział mi, że nie ma możliwości, żebym ja trenował. Ja z jakim lekarzem? Ja dzwoniłem do lekarza sportowego, mówisz, normalnie jestem zdolny do trenowania. Do sportowego? A ja gadałem z rodzinnym. No z rodzinnym, no na NFZ poszedłeś do jakiegoś doktora. No, nie, nie był NFZ, w sensie, no chyba tego lekarza. No dobra, ja gadałem z lekarzem sportowym, mówisz, normalnie masz robić trening, wszystko do walki i będzie dobrze wszystko. Ale na pewno? No tak, przy nas dzwoni nawet. Dawaj na trening, a nie! Serio, my chcemy dla ciebie. Co ty jesteś? No nie. Dawaj, nie rób z siebie ofiary! Nie no stary, ja ci powiedziałem, ja nie zrobię tego treningu, bo mnie boli ta noga, nie? Do łania p***a, niby jesteś, kurwa. Od początku, że co z tobą jest nie tak. Zawsze walisz w chuja, kurwa, nie przychodzisz na treningi, nic, spóźniasz się. Zawsze byłem na tych treningach. No byłeś, ale się spóźniałeś, kurwiało mnie to. Leniwy jesteś straszny. Dawaj trening, robimy. No nie no stary, proszę cię, no. Możesz wygrać, czy nie? Boże. Ale ty jesteś straszny. Ale na pewno przyszedł się stanie. No mówię, chcesz wygrać, to musisz trenować. Miesiąc czasu zostało. No ale na pewno zwolnisz do lekarza. Nie robię cię dzwoniłem do lekarza sportowego, no. No dobra. Dobra, zrobię ten trening. Jeżeli tak mówisz, to zrobię ten trening, tylko że ja cyrę kuleję, nie? Dobra, damy radę, dawaj. No ale przecież mówi ci, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Chcesz wygrać walkę? No dobra, no. No. Z Kosakowskim przegrasz, no bez gra. Wstyd. No. My chcemy dać ci naprawdę dobrze. Nie udawaj, już nie udawaj, zobacz, pa jak udaje, zobacz. Leniwy jest, nic mu się nie chce, taka jest prawda. To idźcie na dół. Poczekaj, zaraz przyjdzie. Widzicie, jak się tu masz? Mi udało się. Straszne, ale straszne. Za 1400 zł. Ale w ogóle, jakie on też ma podejście takie straszne. Nawet jakby miał tą nogę rozwaloną, to zobacz, jak on czystą niechęcią. Przecież on nie może robić treningów. Ja też pamiętam, byłem z nim u lekarza. Powiedział mi absolutnie, on przed chwilą miał jeszcze gips na nodze. On nie może chodzić, on ma to wszystko wykręcone. Jak on raz kopnie... Ale co, on nie może rękami ruszać? Dobra, nieważne. Idziemy robić trening. Idziemy zrobić trening. Idziemy jak zrobić zniszczyć nogę prawą. Prawa noga. Idziemy zniszczyć nogę kamerzyście. Prawidłowo. Dawaj, będzie wszystko git. Prawy. Nie, no mizernie jest strasznie. Weź go tam rozkręć, go porządnie tam, żeby się podpalił. Nogi róbcie! Właśnie! Opięcia! Balans! Utrzymuj balans! Nie, ja nie mogę na to patrzeć, nie. Za słaby jest, za słaby ten nogi trening. Nogi rób! Co to za trening? Dobra, teraz nogi. Dawaj, nie dawaj, wyciągaj tą. O, czekaj. Dawaj, nogi jakie, musisz robić. Jakie czekaj? Dawaj, która to noga? Jaką nogę? Nie rób z siebie ofiary. Nie rób z siebie ofiary. No bo będzie ci boleć, rób nogę. Chwila. Dawaj. Jaka? To. Kopanie teraz. Nie, Sarek, bez żadnego... Loła, dawaj loła teraz. No ale potrzebujesz. Dawaj loła. Aż no jak? Dawaj, przecież mówię, gadałem z lekarzem. Mówił, że normalnie możesz, no. Już nie chcę, żeby cię Kosakowski... No nie przesadzaj. No jak ja mam w ogóle uderzyć? No dawaj, prawy. No ale jak stary, czy tam... Dawaj. No jak, no dobrze, dawaj. Jak to byś boli mnie ta noga, no jak? No dawaj, nie świruj, dawaj.
Ale nawet nie mam jak skrętówki, słuchajcie, mam tą nogę zablokowaną, mam w szynie, no jak? Czy ty nie rozumiesz? Ale nie rozumiesz, że ja nie mogę wyprostować nogi? Ale ty nawet nie robisz żadnej rotacji. No nie, no dawaj, dzwoniliśmy do, nawet żadnej zero byłem, rotacji, dzwoniliśmy do lekarza, zero. Normalnie mówisz, że możesz, ale, no. Stary, no jak? O. No i jeszcze raz, prawy. Mocniej. O kurwa! O, i w tym momencie właśnie Ale lubię. Dobrze. W tym momencie on sobie teraz odpornie. Tak, przecież noga będzie później odporniejsza. Jak z betonu będzie miał tą nogę. Wytrzymalsza na ból. Dobra, dawaj. Przy następnych kopnięciach już go nie będzie bolało. Nie płacz. Dawaj. No, Boże. Boże. Spłakał się jak dziecko. I tak Kosakowski będzie nad nim stał właśnie tak. Przegrasz tą walkę. Z takim podejściem nic nie osiągniesz. Zwykły przegryw. Panie, że przesadzasz jako panie, bo jeszcze stój, co może być okej. Okay. Ja rozumiem, że w siano daliście mi, wiesz, bo tam... A jak coś jeszcze rzucimy? Jeszcze raz. Jak coś jeszcze rzucimy, żeby ten... Kurde, nie wiem, to trochę na zdrowiu może, wiesz? No, ale o to chodzi. Wiem, no ale nie, no ja nie chcę tej swojej reputacji. Marek, dogaduj się z nim, nie wiem, co ja mam mu powiedzieć. No, Marek, znaczy, weź bez kopania, bez kopania, bo bez kitu kaleko może zostać na całe życie. Dobra, nie? To zrób z nim ręce. Ręce, a wiesz, a my się później zajmiemy tą nogą. Będą potrzebne kopnięcie, no to wkroczymy, nie? Bez kopania, bo kaleką zostanie na całe życie, a wiesz, nie? Nie chcę potem swojej reputacji też zepsuć, nie? Nie, w sensie wszystko rozumiemy, my później mu chyba trening sami zrobimy, wiesz? No dobra, no dobra. Jeszcze dodatkowo. To dawaj ręce z nim zrobić, tak? No dobra. Tak, wydałem z nimi, już do wniosku, że jesteś walisz No jak walę w nie walę. Dobra, dawaj, zrobimy chociaż same ręce, co? No ręce mogę porobić, bo aż tak mi nie bolało na rękach. Sam boksik zrobimy, wiesz. A jak się z tym czujesz, że jesteś p***? Ale o co ci chodzi? Jak się z Nie kłam, kłamiesz. Nie, widzimy, że trochę oszukujesz, ale niech ci będzie zrobić ręce, tak? Serio, gadaliśmy z lekarzem, to nie jest możliwe. Dobra. Dobrze. Spróbujmy i lewo. Dobra, nie jeszcze, dawaj, przebiegnie się trochę. Dwa kółka. Przebiegnie się trochę, weźmy. Przebiec się? Tak. Musi się rozgrzać. No tak, jestem pewny. Trucht. Wiesz co to trucht? Słabo widzę. Biegusiem. Przebiegnij się i zaraz zrobimy dalej, resztę. To jest chód. Ej, biegaj, biegaj. Co ty, na szczudłach chodzisz czy co? Ej. Dawaj, szybciej. A jak mam pies? Weź go tam popchnij. Patrz, pies szybciej biega od ciebie. No przecież patrz, tam sobie siedzi.